Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny przy menadżerze żużlowym, być może jest to już dziesiąty odcinek, nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że jest to już dziesiąty, także już jest tego sporo za nami, ale przed nami jeszcze więcej, więc na co będziemy czekać, po prostu zobaczmy jak będzie się dalej rozwijać ten sezon 2018, przed nami zawody eliminacji młodzieżowych, tak, młodzieżowych? Par klubowych, tak myślałem. No trudno było mi je rozwinąć niestety ten skrót. Mm, no ale jednak u końcu się udało, kiedy zobaczyłem, jak wyglądają te zawody. No mamy troszeczkę w kiepskiej kondycji naszych zawodników. Mm. Dudka mógłby jechać w tym. Właściwie to czemu nie? Niech jedzie. Bo ma dobrą formę, dobrą kondycję, sprzęt jest w stanie utrzymać te zawody. I puścimy również Nikodema, który w podstawowym składzie nie może sobie zbyt dużo znaleźć e, możliwości do jazdy. No i ewentualnie e, możemy puścić tutaj Kacpra Koniecznego, który kondycyjnie też dosyć dobrze sobie radzi, w formie jest. No i w razie gdyby był potrzebny, po prostu może pojechać jakiś wyścig. E, tylko odnajdę się... Okej, okay, jesteśmy tutaj 19, 20, 21 numer. No i tutaj już zdobywamy 1 i 0 tylko niestety. Tutaj dwa punkty Nicodema, proszę bardzo. Jeden punkt... I... Jeden punkt kolejny, 1-0, znaczy są tutaj znowu 1-0. No, w tych zawodach nie będziemy mogli powalczyć. Niemniej... No nie wystawiam tutaj mocnego składu, nie, nie mamy aż tak dobrych zawodników, aż tyle zawodników, aby móc sobie pozwolić na jeżdżenie we wszystkich zawodach, A więc no więc po prostu odpuścimy sobie te zawody. Jeżeli coś przed chwilą wam mignęło na ekranie, to tak, usunąłem przed chwilą kursor do ekranu, żeby niepotrzebnie tutaj nie zawadzał, więc gdyby ktoś się zastanawiał, czy coś się zmieniło, no to tak, ten kursor został w tym momencie schowany. Okej, okay, mamy kolejne młodzieżowe zawody. Oran, chyba nie mamy co wystawiać z naszych zawodników. Mamy tylko trzech. I tak w kiepskich kondycjach są, więc odpuścimy sobie po prostu te zawody. Jeżeli będziemy dysponować większą ilością juniorów, wtedy będziemy mogli się tam zgłaszać. A na razie po prostu będę sobie to odpuszczał. Okej, okay, mamy tutaj pierwszy półfinał młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, w których bierze udział nasz Kasper Konieczny, no i zobaczymy jak on sobie poradzi tutaj, jeden punkt w pierwszym starcie, w kolejnym też jeden, tutaj pierwsza dwójka się pojawia, druga, no niestety tylko siedem punktów zdobywa, natomiast już w drugim półfinale na rezerwie mamy Nikodema Bartocha, który prawdopodobnie nie będzie startował w tych zawodach, ale jest jedynym rezerwowym, także Zawsze jakaś szansa tam jest, ok? tam przez chwilę widziałem, że odbyło się Grand Prix, ale to co nas bardziej interesuje to kolejna runda zasadnicza zmagań ligowych, no i zobaczymy kto tym razem będzie przeciwnikiem naszego zespołu. No ostatnio troszeczkę dwie porażki chyba zaliczyliśmy, więc myślę, że powinniśmy odbić się trochę od tego i przełamać, przełamać tą pasę. Zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz Hogard. Hogard jeździ, tak? Dobrze mówię? To Broderson jeździ. Już się mylę. Myli mi się Broderson z Hogardem. Nie wiem dlaczego. Hogard to jest w sumie chyba nasz najlepszy zawodnik. Może kwestia tego, że on ma naprawdę dobrze sprzęt przygotowany. Tutaj widzę, że troszeczkę gorzej. Konieczny Kacper ma motocykle przygotowane. Myślę, że trzeba by było nad tym popracować, ponieważ jest on mocnym ogniwem naszego zespołu. Średnią też ma wyższą niż swój kolega Norbert. No, ale sprzętowo nie wygląda to aż tak um, dobrze jak u pozostałych zawodników podstawowego składu. A eee, tymczasem wybieramy resztę składu. Eee, nie, w takim razie tutaj tu pojedzie Bech, a tutaj pojedzie. Um, może Tomasza Dudkę powinniśmy puścić, zobaczyć, jak sobie poradzi, No, nie wiem. Eee, oczywiście myślę, że powinniśmy naszą parę juniorów puścić. No dobra, ma przygotowany motor, więc liczę na to, że dobrze się spisze w tych zawodach. Eee, no i oczywiście naszych juniorów tutaj normalnie ustawiamy. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z Ostrowem. A tak, Hogarda dałem dwa razy. To miał być Brothersen. Zobaczymy. Wspaniała pogoda, 3800 widzów, więc um, mogło być więcej, ale na pewno zawodniej. Z... Na pewno drużyna przeciwna nie jest aż tak godnym przeciwnikiem, być może naszego zespołu, aby ludzie chcieli to zobaczyć, ale zobaczymy, jak sobie będziemy radzić. Już mamy wykluczenie w pierwszym biegu Niklasa Porsinga. No niemniej, Hogard poradził sobie z, z tym trudem, jakim jest walka samodzielna przeciwko dwóm rywalom. No i wywozi z pierwszego biegu 3-3. Tutaj 5-1 na silniorzy wygrywają. Brodyson, niestety, ostatni. Tutaj troszeczkę też gorzej nasi zawodnicy, no ale zaczynają punktować, to widać remisy i, i zwycięstwa, także to jest to, co jest nam potrzebne na ten moment. No tutaj pierwsza porażka chyba, jakieś wykluczenie, ale to nie, nie z naszego zespołu, no i 5-1, eee, 2-4 po upadku holdera. No i okej, okay. już w tym momencie mamy 44 punkty, więc zwycięsko wychodzimy z tego spotkania. Ewidentna przewaga punktowa Hogarda nad pozostałymi kolegami. No i na 15 bieg również mamy Mikela Becha, który 9 punktów w tym spotkaniu. Udało mu się przywieźć do mety. No i na 14 bieg w takim razie Krakowiak i na przykład Holder, który po upadku może nie być w takiej formie, więc zrobimy rezerwę zwykłą po prostu. I wpuścimy koniecznego. Tymczasem na 15 bieg oczywiście wybieramy naszych najlepiej punktujących zawodników. I to od razu rezerwa zwykła za Jacka Holdera, Kasper Konieczny. I zobaczymy, jak nasi seniorzy poradzą sobie w tym biegu. 14 wygrywają na 5-1, tak więc to jest bardzo, bardzo dobry występ w ich w tym spotkaniu, zwłaszcza Krakowiaka, który 9 punktów zdobywa. No i w ostatnim przegrywamy 4-2, ale to już nie zmieni tego, że wygrywamy spotkanie 51 do 39, tak więc już przełamaliśmy tą pasę dwóch porażek pod rząd. Ale ile się nie mylę, powinniśmy już 4 lipca mieć ten turniej, który ustalałem. O ile się nie mylę, ale jeszcze tylko rzucę okiem tutaj na, na juniorów. Jak się rozwijają? No, myślę, że na razie zostawię to po prostu wszystko tak jak jest. O, 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 o. i Będziemy kontynuować bez wyrzucania kogokolwiek stamtąd. Tutaj oczywiście jakieś juniorskie spotkania. Nie będziemy brali w tym udziału, Tak jak mówiłem, nie mamy kim, um, dobra, i tutaj zbliża się ten turniej, Jeśli, o jeszcze runda zasadniejsza przed tym, no a potem zobaczymy czy wszyscy zawodnicy przyjęli zaproszenia na ten turniej czy nie, bo jeżeli nie, to wolę bym płacić, e, nie płacić kary, więc trzeba będzie zaprosić najwyżej kogoś innego w miejsce tych osób, które zaproszenie przyjęły, ale nie pojawią się na zawodach. Tymczasem kolejna runda zasadnicza ligowych spotkań i zobaczymy, kogo w sumie nie, nie wiem nawet z kim jedziemy. Ale oczywiście skład wybieramy ten sam, bo mamy dobry skład Brothersen. Nawet nie pamiętam ile zdobył w poprzednim spotkaniu. Myślę, że jednak go mimo wszystko wystawimy. Kacper konieczny i. No, Robert Krakowiak. No, i takim składem występujemy przeciwko Dałga w Pils. Na wyjeździe przy złej pogodzie. No, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie miało aż takiego dużego wpływu. E, I wygramy to spotkanie. Także dobry start. 5-1. Na świniołrze również 5-1. No, tutaj już przegrywamy. 5-1, ale to nic. E, w tej parze akurat jest holder, który formę słabą, No i brodersen, który w całym tym sezonie nie radzi sobie prawie w ogóle. A tutaj no, odrabiają nasi rywale, ale na razie, no teraz jest remisowo już niestety. Będziemy musieli Brodersena zastępować, jeżeli będzie tylko taka możliwość. Mm, na razie w następnym nie jedzie, więc puścimy tak bieg. Mm, Hogard i Porsing powinni sobie poradzić, mam nadzieję, ale też remisowo niestety. Mm, tutaj mamy Brodersena, który z Holderem znowu jedzie, więc e, od razu rezerwa zwykła za Brodersena. Puścimy tutaj koniecznego. Miejmy nadzieję, że to trochę uratuje ten bieg, niestety nie ma takiej możliwości. No ale zobaczymy, może poradzimy sobie w pozostałych biegach, aby to odrobić. No niestety nadal nic z tego nie ma. Dobry start, zaczęliśmy dwa razy po 5-1, no i to właściwie na tyle by było. A koniecznie z porsingiem, zobaczmy, no może zaczną nasi zawodnicy punktować. No niestety, znowu jedzie tutaj Brodersen, którego zastąpimy Krakowiakiem. I o, w końcu wygrywam 5-1 i to właśnie ten junior, którego przed chwilą wstawiliśmy, wygrywa bieg. No i przed biegami no nominowanymi mamy stratę tylko dwóch punktów. E, tak więc jest jeszcze szansa, że uda się to spotkanie wygrać. E, tak więc Krakowiak i Porsing na bieg 14, i Hogard i Bech na 15. Zobaczmy, jak w 14 remisowo. I teraz trzymamy kciuki, za naszą najlepszą parę. I niestety, tylko remis. Tak więc przegrywamy bardzo bliskim wynikiem 46 do 44 z załga w piłce, ale to nic. A wydaje mi się, że to jest i tak, tak zbliżone był, było to spotkanie, więc nie ma się co załamywać. Na pewno będziemy występować w playoffach. Tymczasem, indywidualne mistrzostwo Małopolski. Więc z numerem 1 Kacper Konieczny i z numerem 13 Norbert Krakowiak, więc nasi juniorzy. No i zobaczymy jak będą sobie radzić. Konieczny i Krakowiak. No na razie, no, chciałem powiedzieć, że z takim samym dorobkiem punktowym, ale w tym czasie jeszcze Konieczny wygrał swój bieg. Ale Krakowiak również wygrywa i w tym momencie to oni mają najwięcej punktów. No i są na dobrej drodze, aby te, te zawody wygrać. Kolejna trójka od Koniecznego. Krakowiak, miejmy nadzieję, tutaj również nie zawiedzie. No, niestety, tu już dwo, dwa punkty przywozi, więc w tym momencie konieczne na prowadzeniu. No i tak to się kończy, że. Pierwsze miejsce dla naszego zawodnika, a więc Kacpra, koniecznego. No i trzecie miejsce dla Norberta Krakowiaka, również zawodnika Husarza Andrychów po biegu dodatkowym przeciwko um, Patrykowi Wojdyło. A więc bardzo też zbliżony um, do drugiego miejsca Norbert Krakowiak. A tak czy inaczej miejsce na podium mają, mają się oni, z czego cieszyć. Ja też jestem zadowolony z takich ich wyników. No i to dobrze wróży na przyszłość. Ok, mamy 4 lipca i chyba dzisiaj mamy ten turniej, o ile Dobrze, pamiętam. E, zaraz jeszcze tylko szybko zobaczymy. Okej, okay. A nie, one się już odbyły. Tak? Nie? Co? Dzień, tydzień, rok? Ja. To ten turniej się odbył. A to on był kiedy? Kiedy ten turniej był? To teraz ładnie, przegapiłem. No nie, on był yy, 3 lipca? Ach, to teraz, to Co? A. Nie widzieliśmy tych zawodów po prostu. Albo przeklikałem je oczywiście. Teraz się trochę zakręciłem. No tak czy inaczej te zawody się odbyły i to w pełnym składzie. No i zarobiliśmy też na nich trochę. A w tym samym czasie oglądaliśmy zawody naszych juniorów w Indywidualnych Mistrzostwach Małopolski. Dlatego pewnie się trochę zakręciłem przez to. No kontuzjowany to tam też mnie niewiele interesuje. Nikodem był tylko awaryjnym zawodnikiem w naszym klubie. No, i nie będziemy się też przejmować jego karierą, niestety. Taki jest sport i taki jestem ja w tym wypadku, że nie będę się przejmował ani nim, ani Tomaszem Dudką. po prostu nie mam dla nich wystarczająco dużo czasu. Tymczasem, trzynasta runda zasadniczej kolejki ligowej. No i zobaczmy, kto tym razem będzie naszym przeciwnikiem. Miejmy nadzieję, że niezależnie od tego uda nam się wygrać. Oczywiście ustalamy nasz standardowy skład. Szkoda, że holder jest w trochę niskiej formie, ale odzyskuje ją widzę, bo miał poniżej 80. A teraz już to troszeczkę lepiej wygląda. O, przyznam szczerze, że brakowało go w poprzednim spotkaniu. Zobaczymy, jak w tym spotkaniu będzie sobie radził. Na razie zwycięstwa po 4-2. Tutaj remisowo, niestety, konieczny ostatni. Wypadek przeciwnego. Zawodnika przeciwnej drużyny, no i tutaj również wygrywamy 4-2, tak więc mieliśmy dosyć sporą przewagę. Tu odrabiają trochę nasi rywale po wyniku 5-1, ale nasi od razu szybko odpowiadają na 5-1. Nasz przeciwnik robi zmianę, ale to mu niewiele daje. Nasi wygrywają na kolejne 5-1, tutaj defekt miesiąca, tak więc wszystko na niekorzyść naszego rywala. No i w tym momencie już możemy stuprocentowo powiedzieć, że wygrywamy to spotkanie, ale jakim wynikiem? To jeszcze zobaczymy po biegach nominowanych. No, ale mając już 47 punktów, no to jesteśmy pewni zwycięstwa w tym spotkaniu. I bech forcing i... Hmm, holder, nie? Jak to... Tak to miało wyglądać. Holder tutaj, a tutaj... Hmm, Hogard? Nie, 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 nie. Tutaj ma być... Bech i Holder, a tutaj Porcing i Hogard, tak? Nie, nie, jednak tak nie zrobimy. Krakowia kapuścimy. Zobaczymy, co się stanie. Krakowiak ostatni, niestety, na no, trudno. No i tutaj Hogard pod efekcie remisowo w tym biegu: 3-3, no i 52 do 38. A więc wygrywamy kolejne spotkanie ligowe u siebie. E, więc cieszą bardziej te wyjazdowe, jeżeli chodzi o m, taką mentalną przewagę, no ale na pewno dla kibiców to, to wiele znaczy, że wygrywamy u siebie te spotkania również. Mm, no i tak brniemy dalej. Już powoli będą zbliżać się w sumie. E, będą zbliżać się playoffy, w których na pewno wystartujemy. Szkoda, że. Mazieżowe indywidualne mistrzostwa polskie. Dlaczego koniecznie nie bierze w nich udziału? No nie wiem, może jakoś się słabo pojechałem. No nieważne już teraz. Będziemy skupiać się na tym, że play-offy nadchodzą. Play-offy nadchodzą, no i to bardzo wielkimi krokami, bo. Kolejne spotkania przed nami. Miejmy nadzieję, że holder nie wrócił do swojej formy, ale miejmy nadzieję, że z tą ilością, jaką teraz ma, damy radę sobie poradzić. No tutaj jeszcze to nie będzie aż tak ważne spotkanie, ponieważ jest to. Um, Ostatnia runda zasadnicza, ligowa. No i myślę, że i tak sobie poradzimy dosyć dobrze. No niestety. Niestety. Stety. Wygrywamy 4-2-5-1. Eee. Tak więc bardzo dobrze sobie radzimy w tym... aj i zapomniałem puścić... No przektykałem oczywiście i Brodersen taśmę zrobił i nie mogłem Juniora puścić w jego miejsce. Mm. Tutaj jedzie brodersem, to już zrobimy zmianę za niego, bo oczywiście jest zero i taśma w tym spotkaniu. Więc to jest zawodnik, którego raczej nie zakontraktujemy na kolejny sezon. Koniecznie wygrywa to daleko przed holderem, tak więc no, juniorów mamy chociaż dobrych. Te kolejne trzy punkty od koniecznego, co ten chłopak w ogóle robi. Tutaj zdobywa tyle punktów, tylko jedna dwójka, jak na razie, w tym spotkaniu. No, ile porcink zdobędzie też trzy punkty, to będą równomiernie w tym momencie zdobywać punkty, a jeżeli zdobędzie ich mniej, to junior będzie naszym najlepszym punktującym zawodnikiem w tym spotkaniu. No, Porsing wygrywa, tak więc zdobywają tyle samo punktów z koniecznym na ten moment. No i to w sumie w większości dzięki tym dwóm zawodnikom wygrywamy to, to spotkanie. No i raczej już bez problemów wygramy to spotkanie. Tyle spotkań. Już w tych moich wypowiedziach wygramy ten mecz, ponieważ mamy 44 punkty przed biegami nominowanymi. No i ewidentnie widać, kto pojedzie w biegu 15, a w 14 puścimy Ogarda wraz z, z Bechem albo Holder. Niech tam się jeszcze objeżdża, może wróci do formy. No i tutaj w ostatnim nie mam wątpliwości, kogo puścić w 14, 14.51. W 15 no koniecznie już troszeczkę nie zdobywa punktów, ale to nic. Wygrywamy spotkanie 53 do 37. Nikodem wrócił do zdrowia, ale to nas, tak jak mówiłem, nie interesuje. No i w tym momencie, cóż, zostało nam. Czy dobrze myślę, że to już czas na play-offy? Z pierwszego miejsca, także przeciwko Krośnie, pojedziemy. Myślę, że Lublin i Andrychów to, to zespoły, które spotkają się w finale. No ale nie będę tutaj mówił, tylko zobaczymy, jak to wyjdzie, tak naprawdę. No z Daugavpils też byśmy sobie poradzili. Tak więc. No, dlatego mówię, że Lublin będzie naszym tutaj problemem. A jakimś naszym takim wewnętrznym problemem jest na pewno Brodersen, który słabo jeździ. No już. Spadająca forma także Jacka Holdera jest niepokojąca. A to zrobimy to jeszcze inaczej. Tutaj BEH oczywiście za Brodersena, bo i tak gorzej nie będzie. Możemy pójść na przykład. Na sprzęt tutaj jest słaby, bo nie, nie naprawiam prawdopodobnie tego sprzętu. No ale dajmy szansę Tomaszowi i może coś tutaj z tego będzie. A jak nie to mówię, i tak gorzej niż Brodersen nie pojedzie. No i oczywiście nasi juniorzy. No i jedziemy, pierwsze spotkanie w Krośnie. W dwóch meczu pierwszej fazy, playoff, a więc w półfinale. Już zaczynamy zwycięstwem, 4-2 remisowo, tutaj niestety upadek naszego juniora. Remisowo, remisowo. Zwycięstwo. Orażka już znowu remis. Zwycięstwo. Tutaj dużo się tasuje, widzę. Ale na wyjeździe to i tak nie masz takiego znaczenia. Bardzo remisowo cały czas. No tutaj troszeczkę gorzej na no, dudka z upadkiem. Mhm. O chyba nie dostanie kolejnej szansy. W ogóle Krakowia dzisiaj dwa upadki. Co się dzieje? To jest jakiś dziwny tor ten tutaj. No nic, walczymy o te punkty, ponieważ w półfinale to i tak będzie miało dosyć duże znaczenie, więc walczymy o nie wystawiając nasz najlepszy skład. Myślę, że Bech i konieczny pojadą w tym biegu. A w kolejnym, albo nie, no holdera możemy puścić, albo nawet konieczny, niech pojedzie, zobaczymy. No niestety ostatni przyjeżdża i przegrywamy jeszcze bardziej, więc spotkanie przegramy a, sześcioma punktami. No ale miejmy nadzieję, że odrobimy to sobie u nas w na spotkaniu na naszym stadionie. A tymczasem jeszcze mi mignął, że Lublin wygrał 47 do 43 ze swoim rywalem. Tak więc dosyć nisko, ale i tak zwycięstwo na wyjeździe. Więc no, na pewno dużo to dla nich znaczy. Nikodem. Dobra, Nikodem to może sobie tam w zawodach brać udział. Ona nie jest nam potrzebne. Ehm. Tutaj do, do szczęścia, chyba że puścilibyśmy go. Właśnie, gdybyśmy jemu naprawili sprzęt i puścili jego w tym spotkaniu, czy cokolwiek by to zmieniło. Sprzęt w takim razie. Remont. Automatyczny nie, ale remont tutaj Nikodema. Specjalna. Specjalna o dwa razy na przykład. A jeszcze naprawa. Eee, rodzaj naprawy. Likwidacja uszkodzeń, a nie mogę bardziej zlikwidować jego uszkodzeń. A jednak się udało. Dobra. E, w takim razie zobaczymy, jak on sobie poradzi, może w tym drugim e, drugim spotkaniu naszym półfinałowym. No brakuje nam tego jednego zawodnika, więc no musimy jakoś sobie poradzić bez niego. Miejmy nadzieję, że holder troszeczkę wskoczy jednak na wyższy bieg i zacznie zdobywać więcej punktów. Tutaj mieliśmy wstawić Nikodema, który ma no, dobrą formę, kondycję też całkiem. No i sprzętowo nie najgorzej. No i na ostatnim miejscu bech tutaj. Na no, wśród juniorów to nasz kacper konieczny i Norbert Krakowiak. I zobaczmy jak u nas poradzimy sobie z tym spotkaniem. Niestety startowo 3-3-3. To nas niewiele ratuje. Tu już przegrywamy. Co się dzieje w tym spotkaniu? No niestety nie mogę nic zrobić z tym. Na razie. O, kolejna porażka. Niedobrze. Powiem szczerze, niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Chyba Krosno jednak będzie w finale, jak oni nas tutaj tak mierzą No nie wiem, skąd to się... może premie powinienem było zwiększyć. No trudno, trudno. Porcing i Ale tak jak mówiłem, my cały czas bez jednego zawodnika jeździmy. Ee, holder w trochę gorszej formie cały czas. Mm. Nasi najlepsi juniorzy. zawodnicy nie są w stanie w ogóle tutaj nawiązać walki z przeciwnikiem. No i Krakowiak jest szansa w Krakowiaku. On tutaj kolejne dwa punkty przywozi, ale to nam niewiele daje, bo w tym momencie już 12 punktami przegrywamy. Hogardy Porcing. No nie mam zawodnika, którego mógłbym stawić w ich miejsce. No. Chociaż oni tutaj na 5-1 w końcu zaczynają wygrywać. Bartocha rezerwa taktyczna. Eee, Puścimy Porcinga. Zobaczymy, co to da. No tak sobie. Cały czas 10 punktów i tak straty. Hogart z Bechem może coś tutaj zmienią. No tak, wygrywają. Wracamy do meczu, ale trochę późno. 6 punktów w tym momencie brakuje. Konieczny z Holderem. No dobra, miejmy nadzieję, że to coś nie zmieni. Nic nie zmienia. Nikodem. Tutaj kolejna rezerwa taktyczna w takim razie. I Hogard za niego. Zobaczymy. Horsing został wykluczony za przerwanie biegu. Nie w takim momencie. Dlaczego? A Hogard 3 punkty przewozi. No i w tym momencie Potrzebujemy bardzo wysokich wyników w biegach nominowanych, aby te zawody wygrać. No i cóż, to już teraz wszystko w rękach naszych zawodników. Krakowiak czy Bech? Bech słaby dzisiaj, więc Older, no niewiele lepiej. Konieczny. Krakowiak, nie, no nie mam po prostu kogo tutaj wstawić, chociaż konieczny w poprzednim 3 punkty przywiózł. Myślę, że zostawię to tak, jak jest. No, niestety, już przegrywamy 5-1. Na, na wyjeździe przegraliśmy 6 punktami. W tym momencie już mamy startę 10 punktów. Tak więc to spotkanie przegrywamy również 6 punktami. No, niestety, to się w takim wypadku kończy dla nas tak sezon. Trochę przykro po takiej walce, po takim zdobywaniu punktów ligowych. No, niestety, przegrywamy spotkanie półfinałowe. No i w finale. Zespołu Husa, że Andrychów nie będzie, a więc finał będzie wyglądał następująco: i będzie to krosno z Lublinem. No, niestety, z tym jednym zespołem się pomyliłem, że będzie w finale. Byłem przekonany, że nasz zespół jest gotowy na ten finał. No, mimo wszystko dobrze walczyliśmy. Myślę, że i tak mogłem zrobić jeszcze coś, żeby te wyniki poprawić tutaj w półfinałach. No, byłem zbyt pewny tej naszej drużyny. Ale cały czas będę mówił o tym, że brakuje nam jednego zawodnika. No i to też mogło nam bardzo, bardzo dużo zmienić. A, że zabrakło nam punktów całego jednego zawodnika, aby kontynuować nasze rozgrywki w wyższych fazach playoff. Play playoff, playoffu, playoff. W takim razie tym smutnym akcentem zakończę ten dzisiejszy odcinek. Naprawdę wielka szkoda, że nie udało nam się wejść do tego finału, chociażby. No ale tak czy inaczej bardzo dobry występ w sezonie zanotowaliśmy najsilniorzy w bardzo dobrych formach. No cóż. A wy możecie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o umowie, że łapka w dół oznacza też zostawienie komentarza, co można by było poprawić, co się nie podobało, tak żebym mógł sobie jakoś to, żebym mógł po prostu to poprawiać. No i oczywiście zwykłe komentarze też z poradami. I z wymianą zdań także zapraszam do tego wszystkiego. Tymczasem do usłyszenia następnym razem. Cześć.